Przed wami szyderczy skrót serialu o polskiej szlachcie w czasach, w których właśnie wyszło Biuro. That's what she said. A teraz odrobimy pańszczyznę. No, God, please, no! Gdzieś w hurtowni przeciętności Jan Paweł Adamczewski opowiada kamerzyście, jak fantastycznie urodzić się w Polsce, najpotężniejszym państwie świata, gdzie mężczyźni mają największe serca, umysły i siusiaki. No tutaj akurat muszę się zgodzić. Po czym przedstawia swoją rodzinę, starszego syna Stanisława, który daje czadu na klawikordzie, ciepławego syna Jakuba, który pracuje w korpo u Jezusa, córkę Aniele, która myje zęby, wyobrażacie sobie? I żonę Zofię, czyste ucieleśnienie depresji, z którą łączy go wspólna nienawiść do ich sąsiada Andrzeja, który jest właścicielem większej połowy ich wsi, Adamczychy. Od razu widać, że kawał mędy, tfu, w której jako parkingowy żul pojawia się Bogdan, weteran wszystkich polskich porażek na polu bitwy i mistrz w błaganiu o litość oraz udawaniu martwego. Zaraz, walczył w polskiej armii czy grał w reprezentacji? A gdy Zofia na niego wpada i uświadamia sobie, że jej brat jednak żyje, jest w niebo wzięta. Może żyje. A, no tak. Ona nie jest z rodziny Adamsów? I daje bezdomnemu stodołę nad łbem, gdzie obok bidetu mieszka już Maciej, pomocnik Kowala, który przybył z Litwy w ramach Erasmusa, żeby nie pomagać wyzwolonym kobietom w przenoszeniu ciężkich rzeczy. To wymaga prawdziwej siły. I ostro flirtować ze szlachcianką, która później wyraża się o nim bardzo pochlebnie, jak na śmierdzącego chłopa. Po czym Jan Paweł I zajeżdża na sejmik, gdzie przywozi też swój zegarek jako symbol sukcesu i prestiżu, którym miażdży wszystkie argumenty Andrzeja i jego wizerunek. Co za żałosny, nieposiadający zegarka plebejusz. A później jako jedyny wytrwale wetuje propozycję tamtego chama o podniesienie podatków i wniosek zostaje odrzucony. Jedna osoba była przeciw, koniec tematu, mamy demokrację. Więc polski Michael Scott zwołuje swoich chłopów, chwaląc się, że nadal będzie płacił niskie podatki, a gdy litewski Jim Halpert pyta, co w tym lepszego dla nich, odpowiada, żeby zamknął mordę. Ja panu nie przerywałem. Zorany. Więc tak wyglądało chwalenie się nieistotnym gównem przed wynalezieniem Instagrama. Po czym przeprowadza interwencję u Jędruli, bo przebrzydły cham przestał chlać i zaczął wychodzić na prostą. Oj, to nie w Polsce tak, w Polsce nie. Więc wyjaśnia mu ustami najbliższych, żeby się ogarnął i znowu zaczął zasługiwać na miano zaszczanego Jędruli, a następnie przypomina mu, że najtańszą wódkę kupi zawsze tylko u niego w karczmie. Nie widzę żadnego związku między tymi dwiema informacjami. Po czym Anielka rozdaje ulotki i ostrzega przed nadejściem katastrofy klimatycznej już za 300 lat, ale przez Macieja wszyscy to olewają i Anielina jest na niego wściekła. Już nie mogłeś poświęcić planety, żeby pociupciać? Zero gry. A gdy Stanisław jak zwykle siedzi na obrazku, ojciec każe mu zrobić coś konstruktywnego ze swoim życiem, a Jakub zauważa znajomo wyglądającego celebrytę, który później dzieli się chlebem z chłopami. To on. Człowiek chlebojad. Po czym w karczmie u Żyda Żyd żali się Maciejowi, że pewnie wszyscy inni Żydzi już spiskują, ale jego nie wtajemniczają, bo jest za głupi i się nie nadaje. Więc tak wygląda rasista o niskim poczuciu własnej wartości. Na co Jim pociesza go, że jednak miał rację i Aniela wpadła mu w oko, więc od razu cieszy Pejsy, a Jacob stawia obiad chlebojadowi, który twierdzi, że ma 33 lata i na imię mu Marian po matce. Wszystko się jakby zgadza. Więc Littlefinger zaprasza wszystkich na pokaz z magii, namawiają Mariano Jezusa do przebiegnięcia się po wodzie w zamian za zwolnienie z pańszczyzny, bo tylko tego Bóg nie może sam ogarnąć, a gdy typ stwierdza, że nie umie pływać, Marianna strzela mu taką gadkę motywacyjną, że w końcu postanawia zaryzykować. No ch**, spróbuję. I wbiega do wody prosto na dno, więc wychodzi tak średnio przekonująco jak na Zbawiciela. Potrzeba trochę lepszych trików, żeby założyć organizację A tymczasem Maciej po całym dniu grzebania w gównie przynosi Anielce fasolę, którą miało zeżreć bydło, więc ograniczył emisję gazów, co robi na niej wrażenie i mu wybacza. Może nawet ogoli dla niego stopy. A Stanisław niespodziewanie drzeryja, że zaręczył się z jakąś miastową flądrą, więc Jan Pawło myje dupę pierwszy raz od zarania dziejów i gorąco przyjmują u siebie rodzinę mieszczuchów. Możemy mówić sobie po imieniu? Nie.
Milusio. A gdy starzy się zapoznają, Stanisław wyjawia, że odkąd ukończył 14 lat, właściwie non-stop fantazjuje o ślubie i razem z funflami przeglądają rozkładówki z sukniami. Jesteście pewni, że chcecie ślubu z kobietą? Po czym Ciesław daje czadu na gitarolinie i ciekawie opowiada, więc zazdrosny Jan Pawło wyzywa mu od miejskich pozerów i twierdzi, że tylko on ma prawo nosić szable, udowadniając to w jedyny sensowny sposób, niechcący ucinając babie palec. Czemu oczywiście zaprzecza, przekonując, że sam odpadł, bo na pewno ma trąd, po czym zupełnie bez związku Jadwinia zrywa zaręczyny ze Staśkiem, a ucięty serdel znajduje się w rękach Zofii, co Rozali jakoś w ogóle nie przeszkadza, bo i tak używałaby go do tego samego zajęcia co ona. A gdy zaczyna się potupaja wieśniaków i lokalna Kleo zaczyna wyć, nagle do Maćka dołącza Anielina i ruszają w dęsy, gdy wszystko obserwuje mały Finger i już coś knuje. Myślałem, że tylko żyć. A że Stanisław znika bez śladu na 3 dni, młodszy brat już ostrzy sutannę na rodzinny majątek i dla pewności wymyśla zorganizowanie siostrze mezaliansu z Maćkiem, żeby rodzice ją wygnali. Mariano Jezus by nie pochwalił, gdyby nie utonął jak kretyn. Komplementując przy chłopie, jakie jego siostra ma fajne cyce i biodra, ale jest rozczarowany, że dzisiejsza młodzież nie jest taka jurna jak jego proboszcz. Aż mam ochotę posłuchać jego kazania. Więc bezszczelnie ogłasza przez Beczkofon, że jego siostra już szykuje się do wyjścia za syna magnata i gdy Aniela pojawia się w stajni Audiasza, ten zachowuje się jak ostatni cham i pupka znowu się obraża. Zasada numer 1 w postępowaniu z kobietami. Zawsze dawaj się ponieść emocjom. A że wcześniej Maćko z Dymańca wysyła Bogdańca pod Warkę, ściemniając, że atakują tam Tatarzy, zostaje przez nich naprawdę porwany. No to żarcik się udał, co wykorzystuje pan Jaweł, twierdząc, że Marsz Równości nie może się odbyć bez jego ukochanego szwagra, z którym zamienił dwa zdania, żeby stara się nie złościła. To ona może być w gorszym humorze? Więc Aniela rusza go odbić, a ojciec dołącza z kumplem i trafiają na teleturniej odkupowania jeńców, wykupując w końcu całą trójkę łącznie z zakapturzonym typem. Obstawiam, że w drugim sezonie okaże się gejem. Dzięki czemu marsz innowierców się odbywa na czele z Anielą, ale prawosławny Maćko patrzy tylko z Bogdańca i wraca do kuźni. I tak wszyscy spalą się w piekle, bo nie są katolikami, więc. Po czym do Adam Czychy zjeżdża teatr, a Jim zostaje zatrudniony na stanowisko typa od Badumc po każdej śmierci w spektaklu, ale przypadkiem odkrywa, że lepiej to działa po sucharze. Nie wiedziałem, że ten motyw jest aż taki stary. I uświadamia sobie, że w teatrze może być kim tylko zechce, więc postanawia uciec ze wsi i oczywiście zagaduje w tej sprawie do Żyda o imieniu Żyd. Nawet nie pytam, jak ma na nazwisko. Po czym Jan Pablo zgodnie z tradycją spotyka się z przyjaciółmi i porównują sobie k***. Nie, serio. Nie mam żadnego problemu z pokazywaniem mojego k***a. Gdy nagle kuzyn Andrzeja bezczelnie stwierdza, że k***a Jana Gawła jest krótszy, więc ten od razu wyzywa go na pojedynek na śmierć i życie. Reakcja adekwatna. Ale gdy widzi jego morderczy trening i dowiaduje się, że ma przydomek Nagła Śmierć, jednak daje mu szansę na przeprosiny i wymazanie sprawy, ale ten nadal kozaczy. Ten to musi mieć szable zamiast k***. Tym czasem Aniela, podejrzewając, że matka ma romans z Kolesławem, śledzi ją do domu samotnej matki, gdzie okazuje się, że razem z Rozalią pomaga tylko kobietom, więc przyznaje, że źle oceniła matkę, gdy ta maca się z koleżanką po pierogach, bo to produkcja Netflixa, która bez tego wątku nigdy by nie powstała. Po czym Maciej opuszcza Imperium Adamczewskich jako trup, stając akurat przed domem samotnej matki, gdzie Aniela wyznaje Stasi, że jednak coś czuje do tego chama. I chyba nie mówi tu tylko o smrodzie. Gdy w końcu dochodzi do pojedynku, Jan niechcący wybiera topory, którymi już mają się rozłupać, ale nagle przybiega Aniela, drąc na nich japę, więc Jan apeluje, że po co te pojedynki, skoro nawet nie ma tu kobiet. No właśnie, nawet nie ma kogo pocałować po udanym morderstwie. Więc jego chłop bez namysłu bierze siekierę i w 2 sekundy zabija Jeremiego, którego ze względu na okoliczności ogłaszają honorowym zwycięzcą. Nie zabili głównego bohatera? Jakoś dziwnie. A gdy Bogdan nie daje się nabrać na kukłę Macieja po raz czwarty, odkrywa, że uciekł i zwołuje resztę, ale okazuje się, że jednak nie uciekł. Ja bym jeszcze sprawdził, czy to nie manekin. Po czym w czasie rutynowego patrolowania lasu, Jan Pawł
sprawy trafiają na katastrofę w ruchu koniowym, której uczestnikiem okazuje się syn magnata. Chyba grałem nim ostatnio w karty. Więc przyprowadzają mu wystrojoną Anielinę, ale ten cham Andrzej też wpycha się ze swoimi kuropatwami i wszyscy zaczynają pajacować przed jaśnie panicze. Właśnie tak będzie wyglądał mój kastnik na żonę. Po czym zabierają go na polowanie, gdzie zarządza konkurs na najlepszą zdobycz, w czasie którego domyśla się, że Maćko leci na Anielkę, więc opowiada mu, jak ją sobie weźmie i przestawi jej flaki. Na co Pachow w złości go odpycha, gdy Andrzej po upolowaniu dzika chwali się, że dobił targu z Ciesławem i dorobi się fortuny sprzedając zboże w Niderlandach. No i co z tego? I tak dalej będziesz Andrzejem. Po czym Janusze myślą, że zbliża się łoś i niechcący wysadzają Henrykowi czachę, ustalając później, że prowadził pod wpływem, a gdy łoś spłoszył mu konia, to wybuchła mu głowa. Wypłata z ubezpieczenia gwarantowana. A w międzyczasie Jakub i Bogdan płyną na sidequest do sąsiedniej wsi, w której kaczki pływają do tyłu. Ciekawe, czy też srają jak w Tenet. Gdzie odprawiają egzorcyzm na opętanej dziewczynce, polegający głównie na zwracaniu jej uwagi, aż obrzyguje Bogdana i rzuca nim jak gównem, nagle zdrowiejąc, ale okazuje się, że Dwight jest opętany. W drugim sezonie będzie sadził buraki. Po czym para wiśniaków bierze ślub, ale w czasie wesela, badając zaginięcie syna magnata, w Adamczysze pojawia się ksiądz Żmija z Sandomierza. Brzmi jakoś znajomo. Tylko dlaczego? A Andrew Tate informuje nagle Adamczewskiego, że przez nowe prawo króla został bankrutem, bo wszystko, co zainwestował w spółkę Kolesława, zostało skonfiskowane. Byłeś dla wszystkich miły i tolerancyjny, to teraz masz, chamie! Po czym jeden z wieśniaków twierdzi, że wie, gdzie jest syn szlachcica i prowadzi Żmiję do obory, gdzie okazuje się, że Stanisław nadal jest w tym serialu. A później zachwycony Jan Pawło odkupuje resztę Adamczychy za Zimnioka, gdy jego żona dramatycznie rozstaje się ze swoją kochanką, zapowiadając koniec masowania jej łechtaczki. Z czego chłopaki tylko się śmieją, zastanawiając się, co to jest. Ja nie wiem, jakoś średnio mnie to interesuje. Po czym Żmija znajduje pierścień Henryka i każe wskazać mordercę, więc wskazują Bogdana, który jak się okazuje wygrywa 100 tysięcy złotych, bo syn magnata był poszukiwany za morderstwo. Widzicie? Jednak warto mieć w życiu szczęście. A szlachcianka leci w końcu z Macieniem w smurfnego ślimaka, po którym Jan Paweł I smęci swoje mądrości spoza kadru, ale nikt go nie słucha i pozuje do rodzinnego portretu. No to do zobaczenia w 71. Moja prawdziwa ocena tego serialu to 7 na 10. A teraz daj znać w komentarzu, jaki film lub serial chcesz zobaczyć w skrócie i obejrzyj kolejny odcinek przygotowany specjalnie dla ciebie, chamie.